Niech Pan obdarzy Was spokojem, wspomnienie niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny. Cały czerwiec spoglądamy na serce Jezusowe, w sposób szczególny wczoraj podczas tej wyjątkowej uroczystości. Dziś chcemy spoglądać na tą, która była najbliżej serca Jezusowego, czyli na Maryję, i popatrzeć również na jej serce. Zobaczyć, jak te dwa serca biły w tym wspólnym rytmem, jak te dwa serca Maryi i Jezusa współgrały ze sobą. I od nich chcemy się uczyć. I dlatego dostajemy ten fragment Ewangelii, który na chwilę rozświetla ten czas ukrytego życia Jezusa. Znamy te historie związane z Bożym Narodzeniem. Później widzimy już działalność Chrystusa jako dorosłego, około 30-letniego mężczyzny, ale pytamy się, co działo się w tym czasie tak pomiędzy. I dzisiaj dostajemy ten fragment. Fragment z życia świętej rodziny. Ten moment, kiedy udają się swoim zwyczajem, więc pewnie często się do świątyni jerozolimskiej udawali na pielgrzymkę, ale teraz dzieje się coś wyjątkowego. Jezus gubi się albo w tej świątyni zostaje. I tutaj moglibyśmy troszkę pogdybać i moglibyśmy popytać chociażby, no, dlaczego na przykład Maryja się nie domyśliła, że Chrystus w tej świątyni może zostać. Przecież to jest właściwe miejsce dla Niego. Ona wie, kim On tak naprawdę jest. No więc jeśli jest Mesjaszem, jeśli jest Synem Bożym, no to gdzie ma być, jeśli nie w domu Bożym, czyli w świątyni? Czemu jest taka zdziwiona? Albo moglibyśmy powiedzieć, dlaczego Pan Jezus się nie domyślił, że swoim postępowaniem wywoła tyle emocji, tyle stresu, tyle faktycznie trudnych chwil w życiu Maryi i Józefa. Mógł komuś przekazać tę informację, powiedzcie mojej mamie i tacie, że ja w tej świątyni sobie jeszcze parę dni zostanę, żeby się nie martwili. Mógł się domyślić, że to właśnie takie efekty wywoła w życiu Józefa czy Maryi. Moglibyśmy sporo dzisiaj gdybać, ale oczywiście to jest tylko pole do jakiejś fantazji. Mamy to, co mamy. Mamy ten fragment, w którym widzimy Maryję, która przychodzi do Jezusa, no i pyta: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto Ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Maryja mówi, co jest w jej sercu, komunikuje się. Właśnie może to jest fenomen świętej rodziny. Potrafią ze sobą rozmawiać, potrafią spokojnie mówić, nawet o rzeczach trudnych, nawet o rzeczach bolesnych. Chrystus również odpowiada, może nie tak, żeby zadowolić mamę, albo właśnie zadowolić słuchaczy, bo mówi: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Pewnie nie jest to odpowiedź, którą chciałaby usłyszeć jakakolwiek mama po tym, jak jej dziecko spóźniło się, czy gdzieś tam parę dni zostało w jakimś miejscu. Ale widzimy ten dialog przedziwny między nimi. Widzimy, że rozmawiają, że to wszystko jest w jakiejś sferze bardzo dużej życzliwości i zaufania. Ale potem, choć oni tego nie rozumieją, wraca do Nazaretu, jest im poddany. I Maryja robi rzecz fantastyczną, rewelacyjną, byśmy powiedzieli, proroczą dla każdego z nas. Zatrzymuje te wspomnienia w swoim sercu i rozważa. Wielokrotnie święty Łukasz podaje ten termin. Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Dzisiaj nie rozumie, dzisiaj o wszystkim nie wie, ale mówi: ale ja wiem, że jest Duch Święty. Ja wiem, że będzie mi to wyjaśniał, że będzie prowadził, że te skarby złożone w moim sercu w pewnym momencie tym pełnym blaskiem zajaśnieją i ja to zrozumiem. Że dzisiaj, gdyby to było za szybko, zbyt pochopnie, właśnie może trochę w tych emocjach, te rzeczy nie byłyby właściwie ocenione. Piękna postawa Maryi. Zatrzymać te chwile, zatrzymać te wspomnienia, mając też pewność, że to serce jest mocne. Mocne, bo często boimy się, trzymamy pewne rzeczy w sercu i mówimy, ale to jest takie trudne, to jest takie bolesne, że aż mi serce pęka. Faktycznie, ale mieć tą pewność, że to serce dzięki Bożemu działaniu będzie mocne, żeby to wszystko zrozumieć, wytrzymać, a potem w odpowiednim momencie też i wprowadzić w życie. Serce Jezusa, serce Maryi. Te serca dzisiaj są dla nas wzorem, te serca są nam ukazane najpierw jako źródło miłości dla nas, a potem też i źródło inspiracji, jeśli chodzi o nasze życie. Że tutaj również w tym naszym życiu, w tych naszych relacjach i to jeszcze wśród najbliższych może dojść do wielu nieporozumień.
Obyśmy potrafili rozmawiać, byśmy potrafili sobie przebaczać, byśmy potrafili pewne rzeczy zatrzymywać, zanim zbyt szybko, zbyt pochopnie, zbyt nerwowo, zbyt gwałtownie podejmiemy decyzję, czy powiemy jakieś słowa. Niech ta migawka z życia świętej rodziny pomoże nam również sprawiać, aby i nasze domy, i nasze rodziny były święte na wzór domu Jezusa, Józefa i Maryi. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.